być w przepływie życia, cóż to znaczy? Być w tym wiecznym połączeniu ze sobą, w każdej sytuacji, przy każdym wyzwaniu. Czy jest to możliwe? Czasami wydarza się coś, co nas zaskakuje. Coś, co sprawia, że na chwilę gdzieś znikamy dla tej prawdy. Ale czy ta prawda może zniknąć dla nas? Nie może. Więc być w przepływie życia to być w tym zaufaniu, że cokolwiek przychodzi, jest bezcenne, jest taką informacją dla nas, gdzie rozpraszamy swoją uwagę. Pokazuje nam zawsze te wszystkie wierzenia, przekonania, te programy, które czasami tak determinują nasze doświadczenie. Ale kiedy wracamy tą świadomością do chwili obecnej, kiedy zanurzamy się w swoim sercu, nagle tak naturalnie widzimy wszelkie iluzje, które sugerują, że coś jest nie tak, czy z nami, czy z sytuacją, czy z innymi ludźmi. Nie możemy być oddzieleni od samych siebie. Po prostu jest to niemożliwe. Być w przepływie życia to być na tak do tego, co się objawia. To czuć tą obecność, która jest tłem dla wszystkich zdarzeń. Poczuj, jak to jest, kiedy nie mówisz nie, przyglądasz się, jesteś w roli obserwatora i widzisz tą boską inteligencję, która nigdy się nie myli. Ona jest w tobie. Jeżeli nawet przez jakiś aspekt nie dostrzegamy tego geniuszu życia, to i tak za moment odkryjemy głęboki sens w każdym doświadczeniu. Więc wracamy tutaj do zaufania. Poczuj, zrób ten eksperyment. Jak to jest, kiedy możesz tak głęboko ufać, bez żadnego warunku, bez żadnego punktu, w którym powiesz tak, ale, bez wątpliwości. W tym pełnym zaufaniu integrujesz wszystkie aspekty i widzisz własną moc, która tutaj zawsze była. Była jedynie przykryta tymi wątpliwościami generowanymi przez pewne doświadczenia, ale doświadczenia przeszłości już odeszły, przyniosły pewne informacje, spełniły swoją rolę. I tu i teraz, jak czysta kartka, jak czyste płótno, którym możesz pokryć jakkolwiek zechcesz, najpiękniejszymi barwami, to życie. Poczuj, oto jestem. Jestem tu, by objawić prawdę swego serca. Nie ma nic ważniejszego. Wszystkie zabawki tego świata mogę realizować, mogę odkrywać. Jednak jeżeli nie odkryję siebie, nie zaznam szczęścia. Bo kiedy szukamy szczęścia na zewnątrz, w jakichkolwiek atrybutach świata przejawionego, a nie dostrzegamy tego źródła w sobie, cóż się dzieje? Czujesz ten pewien rodzaj niewygody, braku pełni w sobie, chociaż ona jest, jednak jej nie odczuwasz. I kiedy poprzez swoje serce uwalniasz te wszystkie aspekty umysłu, te uwarunkowania, te lęki, te wszystkie zaprzeczenia, zaczynasz głębiej oddychać. Obserwuj swój oddech. i zobacz, że poprzez oddech świadomy możesz po prostu zakorzenić się jeszcze głębiej w sobie. I nawet jeśli umysł będzie szalał, będzie po prostu wyciągał tutaj z rękawa różne argumenty, że to nie ma sensu. Ty głęboko w sobie wiesz. To jest poza wiedzą. To jest poza rozpoznaniem umysłu. To jest coś więcej niż uczucia chwilowe, emocje, stany, nawet najpiękniejsze. To jest coś nieokreślonego. Ty jesteś tym. Poczuj. To wszystko jest dla ciebie. To wszystko płynie z twojego pięknego serca. Wszystko ci służy. Wszystko cię obejmuje. Wszystko cię kocha. Jesteś zawsze w przepływie. A tak zwane odłączenie, poczucie takiej separacji są to stany umysłu. Takie nałożone filtry na rzeczywistość. Ale w tej ciszy, w głębi siebie zawsze odkrywasz to, co niezmienne. Ty jesteś wiecznym świadkiem życia. Dziękuję, że jesteś. Kocham cię.